Cześć, jestem Rodor, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym openingu na naszym kanale. Ostatnio Urgot zrobił coś podobnego, dokładnie opening z jego perspektywy. Otworzył 10 skrzynek, ja stwierdziłem, że po takim odzewie, jaki mieliśmy po tym filmie, jak najbardziej chcecie tego więcej, dlatego teraz coś z mojej strony, ze strony doktora Hodo. Mam tutaj przygotowane 10 skrzynek oraz 10 kluczy, które planuję otworzyć na waszych oczach. Dodatkowo mam również skina do Ryza, najbardziej upragniony przeze mnie skin, który ostatnio wypadł mi na streamie, bodajże pierwszym. Tak, to był pierwszy stream, który organizowaliśmy. Chciałem jego na pewno odblokować, także myślę, że po otworzeniu tych 10 skrzynek jakoś nam się to uda. Dobra, no to może bez zbędnego przedłużania otwieramy pierwszą skrzyneczkę. Gotowi? No ja nie do końca, ale lećmy. O! Vancouver Amumu. Fajny. On jest różnokolorowy. Ej, nie wiem, szczerze mówiąc, nie widziałem go chyba w grze nigdy. Ale dobra. Myślę, że spoko. Otwieramy następną, zobaczmy. Naprawdę? Dobra, gemstone. Nie wiadomo, nie wiem, szczerze mówiąc. Chyba nie powinien być zadowolony z tej skrzynki. Co dają gemstone'y? Dobra, później się dowiemy. Lecimy dalej. Mamy na razie Amumu i skina Duarda. No ale dobrze, że jakiś nie champion szardy. Po co ja to mówiłem? Po co ja to mówiłem? Nieważne. Dobra, czyli jak? Wart, Amumu i shard do Olafa. O Boże, Rito, please, Rito. Dobra. Skrzynka numer 4? Totemik Maokai. O, on jest fajny. On jest fajny i Maokajem też lubię grać. Nawet myślałem, że go nie wprowadzić na stałe do swoich pików supportowych. To jest jeden z fajniejszych tych do Maokaja akurat. I ma fajne te... swoje dzieciaczki. Jezus, jak one się nazywają? No nie wiem, w każdym razie takie ptaszki. Spoko, dobra, z tego jestem zadowolony. Dzięki Rito, to ci wyszło. Nie jest źle. Lecimy next. O, Mad Scientist Ziggs. Dobra, on też jest fajny. I Ziggsem też, o Boże, kiedyś Ziggsa mainowałem, tak jak zaczynały się rankedy dla mnie, to właśnie Ziggsem tryhardowałem. No co prawda wiecie, to był poziom taki brąz 5 czy coś, bo to było, Jezus Maria, 3 albo 4 lata temu i Jezus, nawet już nie pamiętam. I pamiętam, jak mnie Ogórek i Bargal, znaczy Ogórek i Urgot wkręcili, że jeżeli przegram 3 mecze na danym czempionie w meczach rankingowych, to zostanę z bana na tego czempiona i nie będę mógł przez najbliższe mecze grać ranków tą postacią. Ja im wierzyłem w ogóle, ale tak tryhardowałem, żeby tylko nie przegrać. Jak miałem 2 luzy na Ziggsie, to pikowałem jakiegoś innego czempiona. Jezus, ale byłem wtedy... No byłem noobem, a oni to wykorzystali, no. Dobra, dodajemy Ziggsa. Na razie ten loot fajnie wygląda. Tego Ryza tu nie było, ale i tak. No, no spoko, jeszcze mam 5 skrzynek przed sobą. Także lećmy. What the fuck? A summoner has disconnected. Rito, what? Chyba zobaczyli moje okulary i stwierdzili, że zasłużyłem na drugą taką samą skórkę. Ej, naprawdę, drugi Ryze. Ten sam. W ciągu tygodnia chyba, jak to jest możliwe? Dobra, to mamy 2 profesorów Ryzów, dobra, spoko. W takim razie jednego będę przerobić, to i teraz będę miał na wyrobienie drugiego, ale naprawdę Rito, czemu? Nie rozumiem tego, nie rozumiem. Najpierw czekasz na tego profesora Ryza miesiącami, tak? A tu nagle Ryze, 2 razy, o, proszę. Okej, dobra, jeszcze 4 przed nami. Jeszcze nie jest tak źle, na razie tylko jeden syfiasty Olaf nam wypadł. Zobaczmy co dalej. Blackfrost Anivia. No proszę, ładnie się dzieje. No jestem w sumie całkiem zadowolony. Anivią nie gram co prawda, bo jest taka jakaś strasznie toporna i wolna. Kiedyś na supporcie próbowałem, ale no to nie za bardzo pykło. Ale myślę, że spoko skin. O, jeszcze gemstone dostaliśmy. Dobra, lećmy, jeszcze 3 skrzynki przed nami, także proszę. No, champion shard Kled. No dobra, no. Słabo, ale niech będzie. I tak jak na razie, jak na 8 skrzynek, 2 tylko champion shardy. I 1 wart. Dobra, jeszcze 2 przed nami. Trzymajmy kciuki. I co bym chciał, żeby zdropowało? Jezus, mecha Kha'zix. Za mecha Kha'zixa mi się dało zabić. Okej, nasz limit szczęścia się powoli wyczerpuje, ale dobra, niech będzie. 3. champion shard, Nasus. I ostatnia skrzyneczka. Mecha Kha'zix. Mecha Kha'zix albo ten nowy Thresh. Galactic Nasus. Dobra, na pewno z tym Ryzem musimy coś zrobić. Jednego przerobię chyba na esencję. A te trzy normalne chyba zreroruję. To powinien być dobry plan. Dobra. Najpierw robię tak. Jeden Ryz na pewno mi nie jest potrzebny, więc go rozpuszczam. Jedziemy z tym. Jest. Go zaraz odblokujemy, ale jeszcze w międzyczasie zrerolujemy Ziggsa. Nasusa. I Maokaja. I zobaczymy, co z tego będzie. Midnight Ari. Okej, okej, myślę, że spoko. Też nie gram za bardzo Ari, ale może zacznę? Może? Skin to win? No i teraz co w takim razie? Upgrade'ujemy profesora Ryza. Mamy go. Wreszcie. Dziękuję bardzo, Lito. No i teraz pytanie. Czy zaszaleć? Czy zaszaleć? Mam jeszcze trochę RP-ków. Mógłbym tych skrzynek dokupić. Dobra, niech będzie. Dokupimy jeszcze 3 zestawy. Skrzynka plus 10. Dobra, 5. Dokupujemy 5. Niech będzie. Jolo. Mamy to. Miało być 10, ale widzę, że jest dobra pasta, więc warto zaszaleć. Dobra, otwieramy skrzynkę numer 11. Red Card Twisted Fate. O tak, to jest fajny skin. Kurczę, te karty, to jest w ogóle... To jest jedna z ulubionych takich moich serii skinów, jeśli chodzi o ten World Championship wtedy był. Te piłkarskie. O Jezu, będę mógł chodzić sędziem i rzucać, dawać ludziom czerwone kartki. Biorę to jak najbardziej. Dobra, to nam wjechało dobrze. Teraz ten zestaw się prezentuje całkiem imponująco. Dobra. 12. Przemilczmy to. Tego nie było, tego nie było. Rito musi jakoś tam zrekompensować to, że dostaniemy same fajne skiny jakimiś kijowymi champion-shardami. Ale dobra, bez zbędnego. 13. Dark Crystal Rise, no mam go już, ale będzie można rolnąć. Dobra. Ale też, to jest też fajny skin, szczerze mówiąc. Dobra, zostały nam się 2, tak? Chyba tak, jeżeli się nie mylę. O Jezus, Champion Shard, Anivia. Dobra, nawet nie ma co komentować tego. Rito, please. No nie pykło. Tu mogę coś forge'ować już. Mogę z tego dostać skrzynkę i kluczyk. Dobra, jolo. Robimy to, nie? Liczymy na szczęście. Dobra. Mamy. I jeszcze jedną. Czyli jednak dobrze jest zdecydować te gemsy, bo to jak naprawdę to jest jakby dodatkowa skrzynka i klucz. No to pięknie. To nam się robi opening 17 skrzynek w takim razie. Dobra, numer 16. Imperial Lux. Jezus, to jest... Oprócz elementalista chyba moja ulubiona Lux. Dobra, i ma świetny splash. No i ostatnia już dzisiaj. Już na bank. Już na bank. Niech to będzie Mecha Kha'zix, albo nowy Thresh. Gragas, no może być, ale chyba go rerolniemy. No dobra, teraz mamy taki zestaw, który można rerolnąć. Tą trójkę przekręcimy i niech wyjdzie z tego Mecha Kha'zix albo nowy Thresh. Proszę was, Rito. Nie to co chciałem, ale to też jest fajny skin. Dobra, bierzemy go. Bierzemy go w ciemno i teraz... Tak, odblokujemy sobie jakichś czempionów, których jeszcze nie mamy. Tak, to... Najmniej emocjonująca część, ale dobra, niech będzie. Wladimir, nie miałem Wladimira. Lol. Dobra, niech będzie. Zastanawiam się, czy nie zdisenchantować tej Black Frost Anivii. Strasznie droga, myślicie, żeby tyle bym wydał na nią, żeby ją mieć? Dobra, jolo. Wiem, że dla was niektórych mainów Anivii byłby taki skarb, że nigdy w życiu byście tego nie zrobili. Ale dla mnie nie ma to najmniejszej wartości. Proszę bardzo. Tego możemy odblokować za 450, a te za 675. Chyba wolę tego mimo wszystko. Lecimy. Jest, mamy. Dobra, w takim razie to będzie powoli wszystko. Z mojej strony chciałem was zaprosić na stream, który w tym tygodniu odbędzie się w środę o godzinie 18:30 najprawdopodobniej, między 18:30 a 19:00 na pewno. Także bądźcie wtedy na naszym Twitchu, będzie się działo, ostatnio było bardzo fajnie, a też w tygodniu możecie się spodziewać highlightów z poprzedniego streama z piątku. Taką serię planujemy teraz prowadzić, znaczy będzie to jakby no, bardzo podobne do normalnych odcinków, także czasami być może nawet będą to miksy odcinka i streama, zobaczymy jak wyjdzie. W każdym razie, będzie fajnie. Dobra, to w takim razie to będzie wszystko, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie.